Hiszpania. 12-letnia dziewczynka urodziła dziecko. Hiszpania. 12-latka urodziła dziecko. O ciąży nikt nie wiedział. 12-letnia dziewczynka z Kantabrii i na północy Hiszpanii została matką. Ojcem dziecka jest prawdopodobnie 17-latek. Ciąża dziewczynki zaskoczyła wszystkich. Przed porodem nikt w domu ani w szkole nie zauważył, że 12-latka spodziewa się dziecka. Noworodek znajduje się pod opieką lekarzy. 12-latka zaszła w ciążę w marcu, na początku pandemii koronawirusa. 6 grudnia dziewczynka zaczęła odczuwać silne bóle brzucha. Zaniepokojona matka wezwała do niej pogotowie. Zanim ratownicy przybyli na miejsce, 12-latka zaczęła rodzić. Dziecko urodziło się zdrowe. Po porodzie zarówno matka, jak i chłopiec trafili do szpitala w Santander. Młoda mama po kilku dniach wróciła do domu. Dziecko, mimo że jest w dobrej kondycji, wciąż przebywa pod obserwacją lekarzy. Poród zaskoczył wszystkich, jak informuje El País. Ciąża dziewczynki była zaskoczeniem dla wszystkich. Nie wiedziała o niej ani sama 12-latka, ani jej rodzice. Informacja zaskoczyła również pracowników opieki społecznej, którzy opiekują się rodziną, oraz szkołę, do której uczęszczała dziewczynka. 12-latka nie potrafi wyjaśnić, w jakich okolicznościach zaszła w ciążę. Ze względu na jej wiek sprawą porodu zainteresowała się policja i prokuratura. Śledczy sprawdzą, czy do poczęcia doszło w wyniku wykorzystania seksualnego. Jak informują hiszpańskie media, wszystko wskazuje na to, że ojcem dziecka jest 17-latek spokrewniony z rodziną, który przez pewien czas mieszkał w domu 12-latki podczas loctownu. Rodzina, której dokładne miejsce zamieszkania i tożsamość nie zostały podane do publicznej wiadomości, poinformowała, że zamierza oddać dziecko do adopcji.